Jest niedziela, 30 czerwiec 2013 roku. Spacerujemy po wałach w pobliżu kanału Ulgi. Chcemy odpocząć i wsłuchać się w odgłosy natury, może nawet posiedzieć na wale i cieszyć się wolnym czasem. Jednak jak widzicie, spory odcinek wału zastawiony jest samochodami. Dla pieszego i rowerzysty nie ma już tutaj miejsca, nie wspominając faktu, że ci głupi kierowcy po prostu niszczą wał, który w tym miejscu nie jest utwardzony. Pod wpływem samochodów jego nawierzchnia łatwo ulega zniekształceniu i zniszczeniu. Apeluję do służb porządkowych, aby zajęły się tym problemem i zaczęły karać tych leniwych kierowców, którym nie chce się zrobić kilku kroków, aby dostać się na wyspę Bolko w Opolu. Wyspa Bolko powinna pozostać strefą ciszy i wjazd wszelkim pojazdom, pomijając służby porządkowe, i ogród zoologiczny powinien być surowo zabroniony. Powtarzam, wyspa Bolko powinna pozostać strefą ciszy i wjazd wszelkim pojazdom, pomijając służby porządkowe, i ogród zoologiczny powinien być surowo zabroniony.